Ma
mają być, można wtedy swobodnie przerzucać. Proszę zauważyć, że my naprawdę nie mamy inwestycji. Jaki cel jest? Proszę Państwa, jaki jest cel? Ponieważ to dobrze wychodzi, znaczy dobrze przychodzi w rozliczeniu i przy zadłużeniu miasta, proszę Państwa. W momencie, oni muszą zachować parytety. I to, co jest inwestycją, nie wchodzi w tak zwany dług. Ale powiedzieli, że wysokości długu kilkanaście milionów. I proszę Państwa, co było powiedziane, że jednostki też muszą być uczulone, bo jeżeli ZEO dostaje listę zadań, to on skarbnik powiedział. On ma obligatoryjnie wrzucone wszystko jako remont. Co nam powiedziano? Wymiana dwóch okien w szkole to jest remont. Wymiana wszystkich okien to jest inwestycja. Ale znowu podajcie pieniądze na wymianę wszystkich okien. I koło się zamyka. Proszę Państwa, na bieżąco, no zobaczymy, co się uda z Panem Czarnym uzgodnić. Natomiast ja jeszcze będę chciał z komisjami, które będą chodzić po szkołach, spotkać się i porozmawiać takie wytyczne. No tak, wychodzi, że wszyscy radni, więc każdy będzie się chciał spotkać. Jeżeli będzie konieczne, to mam tu na sesji dużo się wyjaśni. Następne spotkanie takie właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Kośmidera, po którym to się wszystko odbywa, przewodniczący wszystkich dzień, odbędzie się w naszej dzielnicy. Kiedy to jest wszystko uzależnione od pana przewodniczącego Kośmidera, kiedy wyzna takie spotkanie. Proszę Państwa, programy zdrowotne dzielnicy na rok 2013. Obecnie miasto dokładnie dysponuje katalogiem. Ile mamy do wyboru świadczeń? Dwa. Dokładnie patrząc pod zakresami to trzy. Jedne to są wady postawy, drugie to jest otyłość z cukrzycą i trzecia to jest alergia. Wszystkie pozostałe programy są albo niezaopiniowane, albo zaopiniowane negatywnie. Dlatego rozumiem, że to jest taki problem. Będziemy... Znaczy nie, proszę Państwa, będziemy czekać, ja rozmawiam też z dyrektorem, kiedy będą ogłaszane przetargi. Powiedział, że maj, czerwiec, żeby czekać do ostatniej chwili, może wpłyną jeszcze jakieś dodatkowe programy. Nic innego dzielnica nie może zrobić. Mało tego, doszło do takiego kuriozum, gdzie my mamy zaopiniowane pozytywnie grypę. Miasto nam zaopiniowało pozytywnie, że przyjęło nam, w katalogu tego nie ma. Ale jaka będzie konsekwencja, że oni na to wrzucą tą grę? Dlatego będziemy szczegółowo. Proszę Państwa, następny punkt. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2012 będzie tematem obrad najbliższej sesji. Dlaczego? Spływają jeszcze wszystkie sprawozdania. I to naprawdę, proszę uwierzyć, przeglądali przewodniczący, jak te sprawozdania czasami wyglądają, to się może Boże, to musimy dzwonić i dopytywać. Prosić, szukać. W dniu dzisiejszym no to odbyło się spotkanie ze skarbnikiem, to już Państwu wspomniałem. Następny punkt jest ewaluacja zespołu szkół salezjańskich w dniu 4 marca. Wiem, że dzielnicę będzie reprezentował tutaj Mateusz Gaz. Wiem, że też jest na spotkanie zaproszony pan Tytko, więc takie spotkanie to już jest drugie chyba w naszej dzielnicy. Po pierwsze ewaluacja odbyła się w szkole 85. Gdzie ten pierwszy liczony? To ja niestety nie, o tym nie byliśmy poinformowani. Nie, dlaczego w ogóle liceum od tych poinformowani. Proszę Państwa, to jest takie dość dobre, ponieważ znaczy dobre, no nie wiem, z którego punktu patrząc. Jak szkoła współpracuje z organami wszystkimi, dodatkowo rozdawane są, co czasami może nie cieszy się taką popularnością, bo są ankiety. Zarówno ankiety otrzymuje uczeń, jak i nauczyciel. Może śmiało napisać, co myśli o pewnych rzeczach, o pewnych systemach. Wiem, że szkoła 85 to wyszło pozytywnie ta ewaluacja. Mam nadzieję, że w Salezjanach również. Proszę Państwa, zarząd dzielnicy tutaj do pani Katarzyny Matląt wystosował pismo do Zeszkitu w sprawie odstąpienia od rozpatrywania propozycji zmian ruchu drogowego w osiedlu Mistrzowice. A dlaczego, proszę Państwa? To się odbyło na prośbę Zeszkitu, ponieważ, jak wiecie, wycięto drzewa w ulicy do Fortu. Była taka umowa, że jak tylko pojawią się wiosenne roztopy, będziemy mogli iść w teren, to pójdziemy znowu z następną grupą z ekipu. Zastanowimy się, czy istnieje szansa poszerzyć tą drogę, a co się z tym wiąże, to wtedy nastąpią następne zmiany, możliwe może zmiany komunikacyjne w systemie. Dlatego ZIKIP prosił, że do momentu, co zadecydujemy z drogą do Fortu, zawiesić to opracowanie
teraźniejszy. Paweł Misz. Ja postaram się, żeby to spotkanie odbyło się jak najszybciej. To też powiem Państwu, było takie zawirowanie, że pierwszego dnia dowiadujemy się, proszę Państwa, że pracownicy, którzy opiekują się tu dzielnicami, zostali zwolnieni, czyli między innymi wypowiedzenie została Pani Siwe. Problem jest taki, że nie wiadomo wtedy ani do kogo się zgłosić, z kim rozmawiać o inwestycjach, o remontach. Wczoraj na sesji dowiedziałem się nieoficjalnie, powtarzam nieoficjalnie, że zostali przywróceni do pracy. Że powstaje nowy jakiś czon, nowa jednostka. Nie mam nic na piśmie, nie mam żadnej informacji od Pani Siwek. Mam nadzieję, że na ten czas, chociaż proszę Państwa, rozruchu tych wszystkich inwestycji, ponieważ no, nikt tak nie biegle nie działa po tych paragrafach, jak właśnie inspektorzy i oni nam kierują, co na inwestycje, to na remont, to możemy zrobić tak, to możemy zrobić tak. Mam nadzieję, że nam się jakaś ta sprawa wyjaśni. I proszę mi uwierzyć, pierwszą sprawą będzie na pewno wizyta do portu, żeby nie blokować pewnych rzeczy. Proszę Państwa, odbyło się też spotkanie w Urzędzie Skarbowym z Panią Naczelnik, zastępcą Pana Naczelnika, w sprawie, czy widzi potrzebę współpracy przy zbieraniu PIT-u. Chodzi tu głównie o 7 tysiąclecia, oświecenia i złoty wiek. Ponieważ one troszeczkę dalej są położone, pojawiło się kilka niuansów, ponieważ zbierać PIT-u de facto urząd nie może tutaj. A dlaczego? Ponieważ on jest od razu każdy PIT weryfikowany informatycznie. Wprowadzany do komputera i sprawdzany. Tak. Natomiast jeżeli powiedzieli tak, że jak najbardziej mogą, wyjdą, chcą być taką jakąś pomocą dla mieszkańców, tu głównie chodzi o seniorów, że będzie można przyjść jakoś pracownicy pomogą, przywesto, wytłumaczą, sprawdzą, na takiej zasadzie. Ale to zostanie wszystko uszczegółowione i o możliwościach na drugim spotkaniu zostawiamy moje telefony, które odniesie do tego. Sprawa była wtedy nagłośniona w kościele, to prawdopodobnie, że sobie, że starsze mają jakiś problem, to nie zapraszam tutaj w dzielnicy dwa razy w tygodniu. Nie wiemy, jak Urząd Skarbowy się do tego odniesie. Na dzień dzisiejszy byli zainteresowani jako współpracą. Porady prawne, tutaj z inicjatywy Pana Przewodniczącego, działają prężnie, bo chylę czoło. Ostatnio pojawiło się nam 20 osób na tych, czyli jest to potrzebne, proszę Państwa. Nowość dla mieszkańców Bohaterów Września. Pojawiły się wcześnie rano o godzinie 5-6 znaki wzdłuż ulicy Sosnowskiego na wysokości od kościoła do wieżowca, znaki zakaz postoju i zatrzymywania. Jak zapytaliśmy, z jakiej inicjatywy, podobno spółdzielnia wystąpiła o takie znaki, i podobnie dzielnica nie wiedziała o tym. Od razu, proszę Państwa, mieliśmy reakcję mieszkańców, którzy powiedzieli, no gdzie mamy stawać. Ja rozmawiałem wstępnie z ekipem i jest propozycja taka, żeby zrobić wizję w terenie i zastanowić się nad kilkoma rozwiązaniami, bo tak na szybko nawet padła propozycja, żeby na wysokości kościoła zrobić może jednokierunkowy. Nie wiem. Informuję, że jeżeli ktoś Państwa będzie zapytany, my nie mieliśmy żadnej wiedzy na temat postawienia tych znaków. Ale będziemy prosili o wytłumaczenie. Ale ten już przyszedł o tym rozmawiać, bo jest umowy, tylko w latach poprzednich, ale niestety z uwagi na infrastrukturę oświetleniową, która tam jest. I mamy się różnych sposobów, żeby tego nie zrobić, tak? Bo chodzi o utwardzenie bardziej tej części, tak? Przepraszam, Piotr, kontynuuj. Proszę Państwa, ostatni taki z mojej strony informacja, to było się spotkanie w ostatnią sobotę działkowcami. Była policja. Z naszej strony, proszę Państwa, no jest problem tam z bezpieczeństwem. Będziemy starali się przesunąć jeden kart, który chyba na wniosek samych działkowców twierdzą, że jest źle umiejscowiony. Ulica Mazanka. Druga sprawa. Zgłosili bardzo dużą ilość kradzieży. Policja ma dostać klucze i ma czasami się pojawiać na terenie ogródków działkowych, ale to mówią, że jest jakaś plaga w tym roku. I co się dzieje? Po prostu są ucinane kable. Są ucinane kable i później poopalane. Więcej szkód niż korzyści. Dla tych, co to robią, to jest
na to, żeby usunąć dofundowaną pudrę. Z mojej strony, proszę Państwa, to wszystko. Czy jakieś z Państwa strony uwagi, spostrzeżenia? Znaczy ja chciałem się zapytać, jeżeli chodzi o ten właśnie wywóz śmieci i o zmianę opłat w śmieciach, bo z tego ja się dowiedziałem od kolegi na przykład, że w Bieżanowie czy w Prokocimie bodajże spółdzielnia już wywiesiła taką informację dla mieszkańców, że będzie, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, jeżeli już zapomniałem, że będzie to od metra kwadratowego liczone mieszkania. Na 17, a tym samym zamykamy Wysoką Sesję, 6. Sesję Rady Miejskiej.